i następny drifter, dyrektor, właściciel Grzegorz Popeć, model marki MST. Tak. Tutaj ja już się teraz pochwalę, co ja wiem. Nissan Silvia S14, też zrobiony jako Bruce, tak? Znaczy nie, on był normalny. On był normalny, stał się treningów. Tak jest. Te boczne ślady to wszystko są z starcia z drugim modelem. Na bliskich parkach przecierki. Mamy tutaj imitację też wnętrza, nie ma ludzika, ale jest wewnętrzne lusterko na przykład, tak? Tutaj mamy grube oświetlenie i Grzegorz już ma mocowanie na magnesy. Z tyłu, tak. Z przodu, które zrobią klik, a z przodu rzepik. Mhm. I teraz już Grzegorzowi oddam głos, pokażemy model, Grzegorz o nim nam opowie. Dobra, to jest... Podejdźmy bliżej światła. Dobrze, okej. To jest model flagowy, jeśli chodzi o MST. To jest FXX VIP, jeszcze z moimi przeróbkami, pododawane elementy od takiego fajnego tuningowca. Jest to firma Usukani, która bardzo mocno robiła elementy aluminiowe, są lżejsze od tego, co w serii, tu jest plastikowe. Zarówno tylny dyfer, jak i przedni jest zrobiony przez firmę Usukani. Co tutaj dużo więcej powiedzieć? Bardzo ciekawa rzecz, co ja już zwróciłem uwagę, jakbyś to lekko przekręcił i coś o tym powiedz. Tutaj mamy w stopniach, zobaczcie, jak precyzyjne jest pochylenie górnego mocowania amortyzatora. I wbrew pozorom ma to znaczenie. Praktycznie ustawiając model, naprawdę przestawienie amortyzatora bardziej w pion, bardziej w skos ma duże znaczenie w przyczepności tyłu. I każda osoba, która setupuje swój model pod swój sposób jazdy, naprawdę ustawiając sobie tutaj poziomowanie albo pionowanie amortyzatorów, może dojść wreszcie do tego efektu, który jest dla niego zadowalający, jeśli chodzi o prowadzenie się modelu. Odmienna tutaj jest konstrukcja jak w modelu Piotra, tak. To też ja na to zaraz zwrócę uwagę. Tu jest silnik wzdłużnie, jest w przodu, tak. Napęd przeniesiony wałem górą i Piotr stosował pakiet 300-gramowy, no 6000 to był długi pakiet, a ty jeździsz na shortpaku. Ja jestem na shortpakach ze względu na to, że ja nie wiem czemu, ale mam taką manię, że model powinien być jak najmniej ważyć, jego bezwładność powinna być jak najmniejsza. Głównie w celu tak zwanego szybkiego dojazdu do przeciwnika i wyhamowania, żeby go nie uderzyć. Czyli żeby model nie miał dużej bezwładności. Dokładnie, bo wzrost masy powoduje dużą bezwładność. Gdzieś nam coś się ciągnie, nie? Mhm. Czy ważyłeś ten model? Ile on waży łącznie z nadwoziem? Nie, nadwozie jest lekkie, aczkolwiek mamy wagę, możemy zaraz tam sobie sprawdzić, jak to wygląda wagowo i sobie to uzupełnić tą wiedzę. Natomiast co jest tutaj jeszcze istotnego, też jest... Serwo stoi, widzę, serwo stoi inaczej pionowo, u Piotra tak, leżało, tak, czyli tak. Są też pewne to różnice. Też. I to w przypadku nawet samego MST FXX-a będą różnice, dlatego że w przypadku VIP-ów mamy tak zwane niskoprofilowe serwa montowane, natomiast w przypadku wersji S-ki, czyli tej bardziej plastikowej, serwa są leżące i normalne wtedy serwa niskobudżetowe można montować. Te serwa są niestety trochę droższe i pewnie dlatego MST od nich odeszło w przypadku modelu bardziej budżetowego. A ile to konkretne serwo u Ciebie? To jest serwo OMG, jedno z lepszych serw na rynku, na bezszczotkowym silniku. O ile pamiętam, z przesyłką jakieś $200. Także tutaj... Na co ja zwracam uwagę w porównaniu do modeli zwykłych, takich seryjnych bądź rajdowych, o których często bardzo dużo osób pyta, to przełożenie dźwigni sterującej układem kierowniczym. Tu jest bardzo krótka dźwignia, tu natomiast jak w każdym driftowozie jest ona niewiarygodnie długa, co przekłada się na bardzo szybką reakcję i bardzo duży skręt, kąt skrętu kół. Tak. Zwróćmy też uwagę, że tu praktycznie, co odróżnia model zawodniczy, jest mnóstwo otworków, mnóstwo możliwości ustawień i to jest model dla kogoś, kto już naprawdę siedzi w tym temacie, jest zaawansowany i gdybyśmy zaczęli o tym wszystkim rozmawiać, to moglibyśmy rozmawiać 10 godzin pewnie i pewnie tak, jeszcze o wszystkim byśmy nie tak, powiedzieli. Nawet podejrzewam, że w większości nie byłbym w stanie wytłumaczyć, ze względu na to, że część rzeczy w ogóle są nieużywane i uznane jako zbyteczne, aczkolwiek a twórcy, którzy mają troszkę więcej w głowie, wymyślili to w ten sposób i dali możliwość takim szaraczkom jak my korzystania z tego, co oni tam gdzieś sobie wymyślili. To powiedz, Grzegorz, może jeszcze na koniec, tutaj mamy track field
Dual Sky, dokładnie. To jest Dual Sky, jeden z mocniejszych regulatorów Dualski. Jest to model 850TF. Praktycznie tylko jakiś tam z zewnętrznym radiatorem jest mocniejszy od tego. Aczkolwiek bardzo fajne urządzenie. Można regulować, można za pomocą karty programującej, można też za pomocą USB linka przez komputer bardzo fajnie. Nie powiedziałeś jeszcze, ilozwojowy jest silnik. Silnik w tym przypadku mamy 10-zwojowy. To jest Speed Passion silnik. I to jest te 10,5 zwoja, to odnoszę wrażenie, że to jest taki idealny kompromis, że i mocy wystarczy, i miękkość, i przyrosty mocy są właśnie jak najbardziej fajne. To jest taki optymalny silnik i tak naprawdę w większości europejskich zawodów, jeśli chodzi o międzynarodowe zawody, wymóg jest taki, żeby silnik był nie mniejszy niż 10,5 zwoja. Najczęściej spotykany właśnie silnikiem, jeśli chodzi o zawody driftowe, są 10,5. Tutaj mamy jeszcze podwójne jakby przełożenie, bo wychodzi atak z silnika na ten trybik, co już daje pewne przełożenie. Potem tu jest mały trybik znowu na duży. Wał idzie górą, bo wał musi pójść nad pakietem. I tutaj schodzi w dół i jest przełożenie wałem, nie paskiem. Był projekt MST, który przewidywał, że wał będzie szedł zaraz na podłodze. Wszystko było podniesione do góry, ale projekt został zarzucony i zastąpiony najnowszym modelem RMX-em. Czy ten żyroskop, który ty masz, to jest troszkę pewnie wyższy model żyroskopu? Tak, to jest najwyższy model żyroskopu, to jest 3.0 RS, czyli model, który jest nie dość, że jest sterowany z trzeciego kanału, to jeszcze ma trzy tryby pracy. Można sobie ustawić czułość działania za pomocą guziczka, który tutaj się znajduje. Możliwość ustawienia, że będzie to albo na krótkie, szybkie zakręty, albo na mieszane, czyli długie, krótkie, lub ewentualnie zupełnie na same długie zakręty. Możliwość sobie ustawienia takiego trybu sekwencji pracy. Dobrze, jeszcze na koniec powiedz tylko ten konkretny model, ile kosztuje? Już mówię. W podstawowej wersji to jest około 2600 zł, samo podwozie. Jeżeli byśmy podokładali wszystkie elementy, które są tutaj aluminiowe, to na spokojnie jest to wartość około 3000 zł plus elektronika. Czyli możemy dojść do 5000, nie ma w tym żadnego wstydu nie ma. Sam moduł oświetleniowy to jest 350 zł. W tym momencie już nie pozostaje nam nic innego jak trenować brać udział w zawodach. To są kwoty wynikające bardziej z tego, że człowiek jakby rozwijając się potrzebuje, nie wiem, czy czegoś nowego, czy samego jakby urozmaicenia chociażby tych wszystkich możliwości setupowych. Nie ukrywam, że jest to model, który służy mi jako tak zwany pokazowy, więc co jest możliwe z aluminium, które gdzieś tam pokazywane jest. No powiedzmy najważniejszą rzecz, że od ciebie można też kupować te modele firmy MST i będziemy pokazywali tego podstawowego FXX-a, którym ja tam spróbuję jakoś spróbuję trafić w drogę. A czy mógłbyś teraz z Piotr nam uciekł, zaraz go zawołamy, byście może parą pojechali. Dobra, i pokażemy, o co, bo w drifcie chodzi o jazdę parami. Tak najczęściej. I to będziemy chcieli za moment pokazać, a potem się przeniesiemy już do strefy serwisowej całkowicie. Jazda tak zwanej kwalifikacji jest bardzo subiektywną oceną sędziów, jak oni widzą przejazd i punktację potem dają. Natomiast jazda w parach jest typowym takim pojedynkiem twarzą w twarz, esencją tego sportu. No dobrze.